prowadzący samochód osobowy marki Volkswagen Passat, na przejściu dla pieszych w centrum Lubania potrącił kobietę, która trafiła do szpitala powiatowego w Lubaniu. Do zdarzenia doszło 26 czerwca, przed godziną 11 na skrzyżowaniu ulic 7 Dywizji, Lwóweckiej i Dąbrowskiego, na pasach tuż przy Urzędzie Miasta Lubań. Kierowca Passata rozpoczął manewr skrętu w lewo z ulicy Lwóweckiej w ulicę 7 Dywizji, gdzie na pasach potrącił kobietę. Na miejsce natychmiast zadysponowano służby, które zamknęły kwartał ulic. Potłuczona kobieta została przewieziona do Łużyckiego Centrum Medycznego w celu oceny stanu obrażeń. Niewykluczone, że kobieta przechodziła już na czerwonym świetle. Sprawę wyjaśnia lubańska policja.